Która dieta jest najzdrowsza? Jak człowiek ma wybrać odpowiednie żywienie dla siebie? W dzisiejszym materiale luźno sobie opowiemy o tym, co ludzie uważają o żywieniu, w którym kierunku iść, jak zbilansować swoje żywienie tak, by było najzdrowsze i czy być bardziej po stronie ketogenicznej, czy bardziej po stronie wysokowęglowodanowej. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zwolennicy diety ketogenicznej uważają, że to dieta cud. Że powoduje szybki spadek masy ciała, że uzdrawia, wręcz praktycznie można dzięki tej diecie wyzdrowieć z wielu chorób. Praktycznie każdy powinien stosować właśnie dietę ketogeniczną. No i mówią, że ta dieta ketogeniczna odmieniła ich życie. I bardzo możliwe, że tak jest. Tylko trzeba też również wiedzieć o tym, że osoby, które na przykład opisują to w taki sposób, że dieta ketogeniczna odmieniła ich życie, to były osoby, które na przykład spożywały dużo przetworzonych węglowodanów, żywiły się bardzo źle, w ogóle nie ćwiczyły, nie uprawiały żadnej aktywności fizycznej, no i często miały takie różne choroby, jak cukrzyca typu drugiego, czy inne po prostu zaburzenia metaboliczne, jak insulinooporność. Więc przejście na dietę ketogeniczną na pewno poprawiło ich stan zdrowia, ponieważ w diecie ketogenicznej ograniczamy do minimum węglowodany i w tym również węglowodany proste. Ograniczamy różne przekąski, ograniczamy ilość kalorii i jest to dieta restrykcyjna, która powoduje to, że ściśle trzymamy się przez określony czas swojego żywienia. Nie ma jakichś większych odstępstw, bo jeśli będą odstępstwa, zjemy zbyt duże ilości węglowodanów, wtedy wyjdziemy z tej ketozy. Ale jest też również druga grupa ludzi, którzy hejtują właśnie tą dietę ketogeniczną, że prowadzi do chorób układu krwionośnego, do miażdżycy, zawału serca, że jak będą mieć dużo ilości tłuszczu, to zapchają sobie te żyły i uważają, że jedynym rozwiązaniem jest żywienie wysokowęglowodanowe, że trzeba pozwalać sobie na różne przekąski, słodycze. I po części jest to racja, ponieważ ciężko utrzymać dietę ketogeniczną w dłuższym okresie, że osoby, które są na diecie ketogenicznej i jak sobie odpuszczą, to odpuszczają całkowicie. I to jest często też problem właśnie, jak się ktoś żywi w taki sposób. Ale właśnie żywienie wysokowęglowodanowe też może być problemem, ponieważ zbyt bardzo odpuszczamy, zbyt często mamy jakieś przekąski. Lub uważamy, że na przykład żywienie 80-20 jest to must, że musimy mieć w żywieniu jakieś słodycze, bo jeśli nie mamy, to może zaburzyć nasze odżywianie. I nie jest to złe, ale jeśli my sobie wmawiamy, że musimy zjeść jakąś przekąskę, jakąś czekoladkę, jakieś cukierki, bo jeśli tego nie zrobimy, no to nasze żywienie nie jest zbilansowane. No dobra, popatrzmy na to, jakie są plusy stosowania diet wysokowęglowodanowych. No to oczywiście mamy spore ilości błonnika, a wiele metaanaliz potwierdza, że większe ilości błonnika przyczyniają się do tego, że wydłużamy swoje życie. Prawdopodobnie jest związane to z tym, że jeśli osoba, która słabo się odżywia, zwiększy ilości błonnika, w tym warzyw lub produktów pełnoziarnistych, to będzie dla niej bardziej prozdrowotne. Oczywiście tak jest. Tylko też nie ma badań, które pokazują, jeśli jest dana osoba, która spożywa nieprzetworzone produkty i co się stanie, gdy zwiększy jeszcze bardziej te ilości błonnika. Błonnik też działa tak, że zaburza wchłanianie niektórych składników i mikroelementów. O tym trzeba również pamiętać. Błonnik jest w porządku, gdy zjadamy go w umiarkowanych ilościach, nie za dużo, nie za mało. Ponieważ gdy będziemy spożywać zbyt duże ilości błonnika, to może spowodować to, że będziemy dużo mniej tych witamin, minerałów wchłaniać. Diety wysokowęglowodanowe również nie ograniczają owoców, warzyw i mamy tam dużo większą różnorodność niż na przykład w diecie ketogenicznej.
A to dla ogólnej populacji jest bardzo dobre, ponieważ nie możemy patrzeć pod pryzmat tego, że ktoś powiedział, że chorował na coś, stosował tą dietę i lepiej się czuje. Bo jeśli patrzymy na ogół ludzi, to musimy patrzeć również ogólnie na żywienie. Jeśli my żywimy się, i dlatego właśnie te diety ketogeniczne mogą być tak właśnie interpretowane, że akurat dla ogólnej populacji mogą być mniej korzystne niż na przykład zbilansowane żywienie, w którym są dość większe ilości węglowodanów. Dietetycy również są podzieleni na grupy. Każdy potwierdza swoją rację badaniami, no ale wybierają takie badania, które potwierdzają ich rację. Nie szukają głębiej, czy aby ten styl żywienia, czy on ma jakieś skutki uboczne, czy w niektórych przypadkach może być niekorzystny. I to jest po stronie żywienia ketogenicznego czy wysokowęglowodanowego. I każda osoba, każdy dietetyk, który pracuje i który promuje dany typ żywienia, będzie bardziej po tej stronie i będzie unikał ciężkich tematów związanych na przykład ze szkodliwością danego typu żywienia. Jaka jest moja filozofia żywienia? Uważam, że powinniśmy to wszystko zbilansować. Po pierwsze, podejść do żywienia w taki sposób, by cały czas dążyć do doskonałości. Nie uważam tak, że powinniśmy mieć na przykład 20% naszego żywienia powinno być czegoś niezdrowego. No nie. Jeśli dobrze się czujemy, gdy ten procent to jest 5%, załóżmy, że zjemy sobie coś słodkiego, niezdrowego raz na tydzień, raz na 2 tygodnie i się dobrze z tym czujemy, to po co mamy pchać więcej niezdrowej żywności do swojego żywienia? I tutaj trzeba sobie to zbilansować. Kiedy czujemy się komfortowo, w jakich ilościach, jak i kiedy i ile możemy zjeść niezdrowej żywności? Żebyśmy na siłę też nie pakowali w siebie jakichś słodyczy, jakichś przekąsek i też zbyt bardzo nie ograniczali właśnie takiego jedzenia. Żeby nie było tak, że zaczynamy coś zmieniać, angażujemy się w 100%, a po 2 tygodniach po prostu odpuszczamy. To tak nie powinno być. Po drugie, czy bardziej żywienie ketogeniczne, czy bardziej żywienie węglowodanowe? Jeśli nie masz żadnych chorób, jeśli nie masz zaburzeń metabolicznych, to zacznij od tego, by jeść wszystko i wybierać te produkty, które są jak najmniej przetworzone. Przetestować, jak się czujesz przy większych ilościach tłuszczu i przy mniejszych ilościach tłuszczu. Nie patrz na to, co kto mówi. Najważniejsze i tak jest, by jeść produkty na jak najmniej przetworzone. Jeśli będziesz się dobrze czuć, jedząc więcej węglowodanów, czyli więcej kasz, ryżów, również chleba i będziesz się dobrze czuć, no to zostań przy tym żywieniu. Jeśli to na przykład żywienie bardziej z większą ilością tłuszczów będzie nie dla Ciebie. Możesz również przetestować dietę ketogeniczną na przykład przez kilka miesięcy. Na pewno Ci nie zaszkodzi, jeśli odpowiednio poprowadzisz właśnie tą dietę ketogeniczną. Możesz zaobserwować, jak się czujesz, czy warto, czy mogłabyś się tak żywić. Więc tak to właśnie wygląda. Powinniśmy określić, na ile możemy sobie pozwalać w żywieniu, dążyć do doskonałości i przetestować różne style żywienia, bardziej wysokotłuszczowe i bardziej wysokowęglowodanowe, wyrobić sobie własną opinię. Nie patrzeć na różnych guru czy jakichś dietetyków, którzy promują swój styl żywienia. To jest normalne, ponieważ oni na tym również zarabiają. Więc na to trzeba zwracać uwagę, wyrabiać swoją własną opinię, a nie patrzeć, że na przykład dieta ketogeniczna pomogła tym osobom, a na przykład ktoś mówi, że dieta ketogeniczna jest beznadziejna, bo źle się na niej taka osoba czuła. Musisz sama sobie wyrobić tą opinię. Chciałbym serdecznie Ci podziękować za wysłuchanie mnie i mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci odnaleźć się w tym całym chaosie dietetyki, że znajdziesz swoją drogę. Czy bardziej drogę wysokotłuszczową z ograniczoną ilością węglowodanów, czy bardziej pójdziesz w kierunku żywienia wysokowęglowodanowego. Najważniejsze, by jeść jak najmniej przetworzonych, niezdrowych produktów. To jest najważniejsze. Daj mi znać w komentarzu, czy taki styl materiałów podoba Ci się i może zaproponuj jakiś nowy temat.
chętnie się tym zajmę i stworzę właśnie taki nowy materiał. Także daj mi łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Da mi to kopa do dalszego działania i pomoże algorytmowi wypromować ten materiał. Serdecznie pozdrawiam, Mateusz Muński.